będzie to, co wszyscy fani Suwałki Blues Festiwalu cenią najbardziej. Wielkie nazwiska, znany repertuar i niepowtarzalna atmosfera. Pierwszy dzień 6 lipca i koncert otwarcia po Saporcie Mrozu. Jak obiecuje Jan Chojnacki, w nieoczywistej odsłonie. Artysta z najwyższej półki, co do którego już słyszałem, a to pewnie w przyszłym roku w hali będzie Doda, a może i Sławomir. No i w ogóle, że to jest popelina, zdrada, nie ma bluesa. Ja się wtedy pytam, a czy państwo tak strasznie protestowali, kiedy był na przykład Glenn Hughes jako jedna z głównych gwiazd na scenie głównej, który z bluesem praktycznie nie ma nic wspólnego, ma nazwisko. Ginger Baker, który otwierał któryś z naszych festiwali w sali Soku imienia Andrzeja Wajdy. No, owszem, wielka postać, ale też ta jego muzyka nie miała nic wspólnego prawie z tym, co taki standardowy fan bluesa uważa za swoją muzykę. Ja myślę, że to będzie nie lada zaskoczenie dla tych wszystkich, którzy przyjdą na koncert Mrozu. Jak udało się zaprosić do udziału w festiwalu Zbigniewa Hołdysa, nie zdradził nikt. Ale faktem jest, że zagra on w drugim dniu imprezy w koncercie Dżem i Dzieci Bluesa. Pamiętacie państwo Pepe Wróć, prawda? Jeżeli on z Dżemem to zagra, to mnie już się coś tam szkli troszkę takiego i z radością będę na to czekał. Prócz Hołdysa na scenie z najbardziej bluesową polską kapelą staną także Leszek Cichoński, Darek Kozakiewicz i Seba Riedel. I będzie jeszcze piąty artysta, o którym dzisiaj nie powiem, bo to będzie taka wisienka dołożona już później po to, żeby podtrzymywać napięcie. Wszystko to będzie nosiło tytuł Dżem i Dzieci Bluesa. Czy dżem odnajdzie się w innych klimatach, a inne klimaty dorównają dżemowi? Tego dowiedzą się tylko ci, którzy posłuchają tego na żywo. Trzeci wieczór należał będzie do artysty, o którego Suwalski Festiwal walczył, jak ujawnił Bogdan Topolski, aż 8 lat. Walter Trout. Kiedy w sierpniu 2022 roku wydał najnowszy album, oznajmił: życie też jest pewnego rodzaju przejażdżką, prawda? A ja chcę żyć pełnią życia. Czy coś bardziej może zachęcić do usłyszenia tej pełni w jego głosie i strunach jego gitary? Bogdan Topolski, dyrektor artystyczny festiwalu, z całą mocą potwierdza. Wracamy do atmosfery sprzed pandemii. Pozostawiamy edycję polską, pozostawiamy edycję projektową, w której współpracowaliśmy z Norwegami. Wracamy jak gdyby do tych wszystkich najlepszych doświadczeń, do najlepszej atmosfery, która była w ramach poprzednich wszystkich edycji.